Siema, witajcie na kanale Ryba się chlapie. Dzisiaj szybciutki wypad nad kanał Żerański. Poszukamy okoni. W końcu może mi się uda połowić tych okonków, bo już ich szukam i znaleźć nie mogę. Może tym razem się uda. Wziąłem tutaj ze sobą specjalistę od warszawskiej wody, Wawędka. Gubię podbierak. Mam nadzieję, że mi pomoże namierzyć pasiaki. Jedziemy. Jest? No to super. No to klasyka. Wirujący dzwonek. Jest, tylko nie wiem co. Chyba za bok. Chociaż kurde. Spadło. No to dzisiaj to chyba takie łowienie tylko, bo to nie jest okoń, to jest podhaczony leszcz. Może być nie mały, ale. Ryba jest. I to jaka? No leszcz, kurwa. W mordzie? No tak w okolicach. W okolicach. No dobrego przewodnika dzisiaj wybrałem na ryby. Takiego okonia ładnego. Na gumkę, na czeburaszce. Czy nie, na główce? Na główce. Trzy dychy. I razy 2,30. Piękny. No ładnie. Ale pranie było bardzo delikatne. Myślałem, że potrzebę na ryboczyski. Tak? Tak. No, no widzisz. Pranie było takie, że wiesz, takie... że myślałem, że obcierka i tak wiesz, do góry jest coś, nie? I tak... Takie zimowe. No bardzo. No to widzicie, Przemek piękną rybę wyhaczył, teraz na mnie kolej. Wiadomo, że są, wiadomo, że biorą delikatnie. Trzeba łowić. Tylko czy legalna? Legalna? Nie wiem. Chyba tak. Chociaż jak na legalną to ładnie walczy. Też mi się tak wydaje. Nielegalna. Ale hol. Teraz 100%. Ale hol zacny. To po gumce. Straty muszą być. O! Nie, udało się, wyszła. Uratowałem. Chyba okoń. O, spadła. A to okoń był. Okoń, bo walczył jak okoń, normalnie już. Dobra, muszę chwilę odsapnąć, napić się herbaty. Opowiem wam w tym czasie o wędce. Łowię dzisiaj na wędkę rosłód. To jest wędka z Chin prosto, z AliExpress. Dlatego mam Shimano Sienne z bardzo cieniutką żyłką i mała gumka na czeburaszce 3-gramowej. Wędka jest do 5 gram, taki ultralajcik. Łowię już nią od jakiegoś czasu. Specjalnie o niej wcześniej nie mówiłem, bo jest to wyrób AliExpress Chiny. I chciałem sobie najpierw zacząć, co to jest i tak naprawdę, co się z tym robi. I muszę wam powiedzieć o tyle, o ile cała akcja z Chinami i z tym, że
coraz więcej tego jest na naszym rynku, coraz więcej tych rzeczy ludzie kupują. Mnie to strasznie przeraża i nie uważam wcale, żeby to było pozytywne, że jak gdyby wszystko tak naprawdę jest podrabiane. No, to, że ktoś kupuje kanibale, kurde, z Chin za połowę ceny, uważam za porażkę, no, że nie chcę nikogo obrażać, ale po prostu no, dla mnie jest to słabe, bo ktoś, kto zaprojektował kanibala, jak gdyby powinien za to otrzymać kasę i powinien za to zarabiać kupę pieniędzy, bo jest to rewelacyjna przynęta. A Chińczycy, kurde, wszystko podrobią, wiadomo. Natomiast złego słowa o tej wędce nie mogę powiedzieć. No, jest wytrzymała. Miałem na niej takiego szczupaka 90 z plusem, bez problemu go wyholowałem. Jest miękka, jest może trochę źle opisana, w sensie bym ją opisał, nie wiem, do 8 gram. Coś takiego od 4 mniej więcej. Ona jest 0,8 do 5 gram. Ale wydaje mi się, że może być 3 do 8 opisana. No i wtedy było idealnie. Ma dwie szczytówki, co przy moich zdolnościach jest bardzo wymagane, bo ja często lubię połamać wędki. No i muszę przyznać, że łowię na nią od pół roku, a wcześniejsze moje ultralighty to jakby kałaczki po prostu się rozsypywały w palcach. Więc to jest bardzo na plus. Natomiast tak jak wspomniałem, kwestia etyki zamawiania podrabianych rzeczy z Chin to jest zupełnie inny temat, którego chyba nie do końca chcę poruszać, albo muszę go sobie jeszcze mocniej przemyśleć, żeby o nim opowiadać. No, tyle. Szełka 010, kołowrotek Siena 1000, gumka na czeburaszce i ciągam leszcze za kapotę dzisiaj jak wściekły. Nie no, żartuję, trzeba coś jakiegoś okonia złapać, bo tak trochę głupio, naprawdę same leszcze. Przemek dwa piękne okonie wyjął. No niestety, co zrobić? Trzeba łowić. Słuchajcie, to by było na tyle. Jutro postaram się wrócić od rana i dołowić jakiegoś okonia. Dzisiaj już wykonam ostatnich 5 rzutów i się żegnam z wami. Na razie!